Cześć! Dzisiaj omówię kolejny rower od Loveleka, ale tym razem już nie będzie tak cukierkowo. Prezentowany model to model Ascent w rozmiarze ramy 19. Najpierw omówię zalety roweru, a później przejdziemy do jego wad. Absolutnie tą recenzją nie chciałem urazić producenta ani stwierdzić, że jest to zły rower, ponieważ na poziomie niespełna 8000 zł tak naprawdę na rynku polskim widzę tylko jednego konkurenta, który jest naprawdę bardzo mocny specyfikacją w porównaniu do Loveleka, ale ma zdecydowanie gorszą baterię i bardziej wiotko wykonaną ramę. Także wszystkie inne modele, które są w przedziale cenowym modelu Ascent, on bije na głowę mimo wszystko trakcją, bardzo dobrze wykonaną ramą i przede wszystkim wspaniałym silnikiem i naprawdę niezłą baterią. Chciałem Wam też ten rower zrecenzować takim, jakim jest, a nie recenzując go na podstawie roweru wyjętego z pudełka, pięknie wyczyszczonego i widać po napędzie by było, że nie przejechał nawet kilometra, a ostatnio często takie recenzje widzimy na YouTubie. Nie byłby sobą, gdyby nie wspomniał o wadach modelu oraz kilku rzeczach, które moim zdaniem powinny zostać zmienione. Największą zaletą roweru i przede wszystkim elementem, dla którego kupujemy rower elektryczny, jest silnik plus bateria. Silnik jest naprawdę niewielkich rozmiarów, co optycznie bardzo poprawia wygląd roweru. Nie jest też zbyt ciężki. Rozstaw suportu dla mnie jest bardzo przyjemny, jest dużo szerzej, wręcz jak na rowerze downhillowym. Oraz samo łożyskowanie silnika jest bardzo przyjemne. Nie stwarza on wręcz żadnych oporów, co powoduje, że w momencie, gdy ta bateria jednak się rozładuje, a takie sytuacje podczas testu miały wielokrotnie miejsce, to muszę przyznać, że jedzie się na nim
w zasadzie jak na zwykłym rowerze. Na modelu Ascent mógłbym przynajmniej dokończyć wycieczkę na niezbyt stromej górskiej trasie. I tutaj zdecydowanie silnik jest na plus. Mamy tu oczywiście silnik centralny według producenta o mocy 90 Nm. Przy 10 pomiarach, które wykonaliśmy, średnia moc wyszła 86 Nm, a najsłabszy pomiar był na poziomie 83. Oczywiście w warunkach typowo serwisowych i z pełni naładowaną baterią. Silnik bardzo zrywny, silnik dostarczający bardzo płynnie moc, bez żadnych skoków. Silnik, który przede wszystkim swoim sposobem działania wymusza na nas stosowanie biegów na całej kasecie, z czym jest nieraz problem w przypadku rowerów elektrycznych. I bardzo często użytkownicy jeżdżą tylko na koronkach najcięższych i zdecydowanie nie jest to zdrowe dla napędu. Przy zastosowanej zębatce 38 ząbków i fabrycznej kasecie do 32 ząbków absolutnie nie brakuje przełożeń. Ten silnik jest tak mocny, że zapewnia nam wystarczająco duży ciąg napędu nawet przy bardzo stromych wzniesieniach. Dodatkowo rower oczywiście waży w granicach 24 kg, co przyczynia się do tego, że na stromych wzniesieniach bardzo dobrze się trzyma podłoża i dość ciężko jest zerwać przyczepność. Przejdźmy teraz do baterii. Pojemność baterii podam Wam w opisie. I od razu tutaj nadmienię, że producent powinien podawać pojemność baterii w kilowatogodzinach, a nie w pojemności ampero, a nie w amperach, ponieważ jest to silnik o zmiennym poborze mocy i tak naprawdę tylko kilowatogodziny dają nam możliwość porównania tej baterii z innymi dostępnymi na rynku, ponieważ nie mamy tutaj stałego poboru prądu. Bateria bardzo fajna przy bardzo stromych podjazdach i katowaniu cały czas na najtrudniejszych trasach. Można wyciągnąć spokojnie na tej baterii 35 km i to jest najsłabszy wynik, jaki udało mi się uzyskać. Przy normalnej jeździe, takiej typowej, spokojnie przejeżdżamy 50, 60 nawet. Ale biorąc pod uwagę, że jest to rower elektryczny, ja nie schodziłem ze wspomaganiem poniżej poziomu trzeciego, ponieważ jakby specjalne dojeżdżanie kilometrów siłą własnych mięśni w elektryku tylko po to, aby pokazać, że zasięg roweru jest większy, jest totalnie bez sensu. Kolejną zaletą, którą mogę śmiało wskazać, jest bardzo wysokiej jakości lakier. W tym wypadku mamy lakier biały, ale jest bardzo odporny na uszkodzenia. Wszystkie grafiki czy naklejki są ukryte pod lakierem. On sprawia wrażenie w słońcu takiego lekko perłowego. Myślę, że teraz ciężko będzie to pokazać. Ale zdecydowanie lakier jest na plus. Na plus także jest prowadzenie wszelkich przewodów. Z przodu jest oczywiście ich sporo, ale wszystkie są poprowadzone w sposób, który jest bardzo sensowny. Oczywiście tutaj nie ma pełnego prowadzenia linek. Linka tak naprawdę wchodzi w tym miejscu, a wychodzi już tutaj. Ale jakby nie patrzeć, wszystkie przewody są przeprowadzone bardzo sensownie i nie ma absolutnie żadnej sytuacji, żeby nam to utrudniało życie. Ja bym wolał linki w pełnych pancerzach, ale jak najbardziej zastosowane rozwiązanie jest w porządku. Sama rama jest naprawdę mega sztywna, wykonana z bardzo dobrej jakości rurek, bardzo sztywna i przemyślana w konstrukcji i nie brakuje w niej takich smaczków jak w pełni wyfrezowane za pomocą obrabiarki CNC mocowanie hamulca Postman. Omówię teraz jeden element, który
jest dla mnie neutralny, a mianowicie hamulce. Hamulce zastosowane w tym modelu są wystarczające do tego roweru, aczkolwiek jest to oczywiście niewysoki model, z tym, że zdecydowanie są lepszej klasy niż w większości rowerów elektrycznych w tej cenie. Jeśli chodzi o zastosowane sterowanie, to mamy tutaj dość wygodną manetkę sterowania, na której znajdziemy włącznik, dodawanie oraz odejmowanie obciążenia oraz przycisk set do przerzucania różnych opcji. Włączmy sobie teraz. Jak widzimy, włącza się on bardzo szybko. Tutaj w miejscu, gdzie mamy opis pas, mamy 5-stopniowe wspomaganie. Dalej widzimy aktualną prędkość, ilość voltów na baterii, bardzo często przekraczającą 40. No i inne elementy typu całkowity dystans, dzienny dystans, drugi dzienny dystans, jeżeli mamy dwóch użytkowników bądź dwóch testerów, no i czas przejazdu. To, co mogę też bardzo pochwalić, to, że z baterii bardzo powoli spadają wolty. No i w zasadzie przy końcu baterii jeszcze jest około 35-34 V, co zapewnia cały czas bardzo optymalną moc na silniku. Przejdę powoli do wad roweru. Niewielką wadą jest zastosowana grupa napędowa, przerzutka i manetka. Manetka jest to Shimano Alivio i o ile do jej działania nie mam zbytnio żadnych zastrzeżeń, to co do zastosowanej przerzutki, już niestety nie mogę wyrazić się pozytywnie. Niespecjalnie ona sobie radzi przy dużym obciążeniu z silnika. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dwukrotnie udało mi się zrzucić łańcuch, który, tak jak wspomniałem, nie jest na zębatce Nero White. Oczywiście zastosowanie jednego blatu dla mnie jest bardzo na plus, ponieważ zakresu przełożeń zdecydowanie wystarcza i przede wszystkim łatwo jest zdjąć łańcuch do czyszczenia zębatki. Kolejnym minusem i chyba największym jest zastosowany Santur XCM. Powiem szczerze, że wybierając modele do recenzji, byłem przekonany, że wyposażony jest Santura XCM, ponieważ na tamtą chwilę wynikało to z opisu producenta na stronie. Na tą chwilę został ten błąd już poprawiony, ale powiem szczerze, że zdecydowanie za 8000 zł spodziewałbym się czegoś lepszego niż amortyzatora, który bardzo często w rowerach z Decathlonu możemy znaleźć w kwocie rowerów 1000-1200 zł. Zastosowany amortyzator posiada oczywiście pełną blokadę skoku, ale nawet przy masie tego roweru on niespecjalnie buja, czy na prostych, czy na podjazdach. Więc usytuowanie blokady w tym miejscu zamiast manetki na kierownicy jest całkowicie usprawiedliwione. To, co mogę przyznać, to fakt, że nie jest aż tak tragicznie z tym amortyzatorem, ponieważ przy obecnej masie roweru na poziomie 24 kg on całkiem nieźle pracuje na wybojach. Ale muszę też przyznać, że w momencie, gdy bierzemy ten rower w typowo górski teren, do którego moim zdaniem on jest przeznaczony i nie ma sensu jakby kupować tego roweru do jazdy po asfalcie, to ten amortyzator jest wręcz niebezpieczny dla użytkownika, z tego względu, że zapewnia zerowy sag, a jak bardziej doświadczeni użytkownicy wiedzą, no to zerowy sag na wybojach równa się tym, że praktycznie cały czas będziecie pracować własnymi łokciami czy wręcz ramionami, żeby ten sag wypełnić i zdobyć przyczepność roweru na zjazdach. Oczywiście nie zrozumcie mnie tu źle, nie chodzi mi o jeżdżenie
a la cross country po parku, czy w okolicach Jeziora Maltańskiego, czy nawet na jakichś drobnych maratonach, czy trasach maratońskich bardziej. Chodzi mi tutaj o typowo zjazdowe odcinki, gdzie nawet 20-metrowa szykana z korzeni może dla niektórych osób okazać się zbyt dużym wyzwaniem. Zdecydowanie wspomniany przeze mnie XCR byłby lepszym rozwiązaniem. Kolejną rzeczą, która mi się w tym modelu niezbyt podoba, to jest sposób zamaskowania baterii. W momencie, gdy oglądałem ten model na targach, był on powieszony na ścianie i nie było widać baterii z drugiej strony. I w momencie, gdy wejdziecie na stronę Loveleka, znajdziecie też modele, które mają już w bardzo nowoczesny sposób w pełni zabudowaną baterię. W zasadzie większość modeli najnowszych jest w ten sposób wykonana, ale jest to model nowy. Ascent według opisu producenta jest nowością. I opisana bateria jest jako bateria półzintegrowana, co jest oczywiście bardzo uczciwym opisem, ale patrząc na rower z tej strony, w zasadzie można stwierdzić, że jest to bateria praktycznie w pełni zintegrowana. Do momentu, gdy nie zobaczymy roweru z tej strony. W tym miejscu bateria już zintegrowana nie jest, jest bardzo mocno widoczna. Oczywiście tutaj znajduje się klamka do wyciągania baterii oraz zamek do jej otwierania. Jeszcze później Wam nagram, jak wygląda w środku sam przewód baterii, ponieważ rama jest naprawdę świetnie wykonana i ma dodatkowy kanał wzmacniający w tym miejscu, gdzie rama jest otwarta. No ale jakby nie było, bateria jest niesamowicie widoczna. Dodatkową rzeczą jest fakt, że rama zapewnia bardzo wygodną pozycję. Mimo wszystko rower prowadzi się na pograniczu roweru sport z lekkim zacięciem do cross country, a typowo trailowej maszyny. I moim zdaniem warto by było, aby producent albo rozdzielił te modele na dwa modele sportowe, albo zdecydował się na pójście z tym modelem w stronę roweru trailowego. Chciałem tutaj stwierdzić, że oczywiście jest to rower, który prędkość rozwija do 25 km na godzinę. Fakt jest taki, że bardzo dobry silnik oraz sensowna elektronika, która nim steruje, wspomaga tak naprawdę nawet do 31 km na godzinę. Ale jest to wspomaganie tylko i wyłącznie podtrzymujące naszą jazdę. Jestem świadom tego, że jest produkowany głównie pod rynek czeski i zdecydowanie na rynku czeskim będzie na niego więcej nabywców niż na rynku polskim. Ale warto by było mimo wszystko pójść troszeczkę bardziej w przyszłych latach w stronę światowych trendów, aby zapewnić użytkownikowi pozostanie na optymalnym poziomie geometrii, ponieważ dla wielu osób ten rower będzie po prostu zdecydowanie za krótki, a wydłużając ramę zapewnimy użytkownikom większy komfort. No i przede wszystkim tym, którzy nadal będą lubili ramy short, bardzo krótkie, wystarczy zapewnić im krótszy mostek, czy po prostu każdy wymieni sobie we własnym zakresie. Komu mogę polecić ten rower? Po pierwsze osobie, która bardzo często jeździ w terenie, ale nie wymaga od siebie bardzo dużych umiejętności sportowych i liczy zdecydowanie na niskie koszty eksploatacji swojego roweru. Mogę polecić ten rower z czystym sumieniem. Każdemu, kto po pierwsze patrząc na niego
i wiedząc, że nie będzie zbyt agresywnie użytkował tego roweru, jest w pełni świadom zakupu, to zdecydowanie kupi rower ze wspaniałym silnikiem. Jego osiągi czy możliwość pokonania dystansu jest absolutnie porównywalny z silnikami Broze czy z silnikami Specialized. I wręcz identyczne są odczucia z jazdy nim. Oczywiście w specu mamy możliwość sterowania tym silnikiem z aplikacji i po dużym dostosowaniu pod siebie różnica jest bardzo znaczna. No ale zdecydowanie jest to najlepszy silnik, jaki ja testowałem i nie jest to marka, która jest znana wszystkim. Zdecydowanie jest to bardzo dobry produkt, cichy, nie generuje też o dziwo dużych drgań na ramę, wręcz one przy zwykłej jeździe są nieodczuwalne. No i też mogę z czystym sumieniem polecić ten rower komuś, kto będzie szukał bardzo dobrej ramy z rewelacyjnym silnikiem i naprawdę dobrą baterią. I to nie mówię dobrą baterią poprzez pryzmat, że ona daje radę, ona jest naprawdę świetna. Tutaj jeszcze mamy wejście do ładowania i z drugiej strony mamy port do USB. Oczywiście jeżeli będziecie chcieli, to śmiało można do tej ramy zamontować sztywną oś na podstawie piasty 135x10 mm. A obejście przedniego amortyzatora, jeżeli byście kupowali ten rower dla ramy silnika i baterii, no to po prostu przy wymianie amortyzatora zyskujecie sztywną oś. Główka oczywiście jest taperowana i zapewnia bardzo dobry kąt, wręcz trailowy. To co ja bym zmienił w tym rowerze, to już nawet nie kwestia fabrycznej osi 9 mm, bo szczerze mówiąc ta rama jest tak piekielnie sztywna, że ja nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu z tego względu, a jestem bardzo tym zaskoczony. To przede wszystkim długość ramy w modelu 17 cali, w rozmiarze 17 cali wydłużyłbym ją o 11 mm, a w modelu 19 cali o 19 mm. No i przede wszystkim obniżyłbym na górze tą główkę o 10 mm i skrócił ją na dole o 20, dalej zachowując zbliżoną sztywność ramy przy taperowanej główce. No i oczywiście wtedy dodałbym amortyzator zamiast 100 mm 120 i wtedy rower w pełni pasowałby na rower trailowy i przy zastosowaniu jakiejś, powiedzmy, oponki od 2,35 i amortyzatora minimum na poziomie tego XCR-a można by uzyskać naprawdę fajny rower. Kolejną rzeczą, która niespecjalnie mi się podoba, to stosunkowo mało miejsca przy oponie 2,10. Wydaje mi się, że chcąc nadążać za współczesnym rynkiem, zdecydowanie przy rowerze elektrycznym, gdzie dużo osób będzie chciało na oponach uzyskać wiele komfortu, warto by było, aby pomieściła oponę 2,25 minimum, a 2,35 wydaje mi się już ilością miejsca, która skusi wielu użytkowników do zakupu tego roweru. Absolutnie za długi jest także mostek, który pierwsze co po przyjęciu roweru odwróciliśmy, ponieważ w momencie, gdy był odwrócony do góry, przy bardzo wysokiej główce ramy był bardzo niekomfortowy i ból pleców po 30 km był po prostu nieznośny. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie recenzji. Mam nadzieję, że Wam się podobała, ponieważ szczerze chciałem przekazać wszystko, co myślę o tym modelu. No i mam nadzieję, że uda mi się mimo tak srogiej recenzji utrzymać współpracę z marką Lovelec, ponieważ mają przynajmniej jeszcze 3 rowery z innych segmentów, które bardzo chętnie bym pokazał. I mam wrażenie, że mogłyby ode mnie otrzymać taką samą ocenę jak model S-Road.